Pani opowiada historię różnych ludzi. W Ameryce teraz rządzi Donald Trump, w Polsce mamy PiS Jarosława Kaczyńskiego. Czy Jarosław Kaczyński jest taką postacią, którą można opowiedzieć w filmie? Jarosław Kaczyński świetnie nadaje. Bardziej na powieść może niż na film, ale film można z tego zrobić. Tak, dlatego że jest bardzo skomplikowany i bardzo tajemniczy. Znaczy są ogromne obszary, do których nie mamy dostępu, a które mają, myślę, wpływ na jego zachowanie, a te jego zachowania z kolei mają wpływ na losy milionów Polaków. Niekoniecznie dobry wpływ. W moim przekonaniu on jest człowiekiem, który generuje dużo zła, dlatego że rozpoznaje świetnie zło w ludziach, a szczególnie w Polakach, i wie, jak je pobudzić, jak dać mu przyzwolenie. W związku z tym ma też taką dewizę troszkę, jaką mają niektórzy autokraci albo tyrani wręcz, żeby dzielić i rządzić. Dzielić ludzi na lepszych i gorszych i potem nimi rządzić. Ale poza tym jest naprawdę inteligentnym i na pewno ogromnej jakby cierpliwości i sile sprawczej politykiem, który potrafi realizować cele, które sobie stawia, i jednocześnie jest bardzo zranionym człowiekiem z tego, co wiemy my, bo to jest publiczne, czyli jego samotność, jego miłość do brata bliźniaka, jego miłość do matki i w sferach, o których nic nie wiemy, bardziej intymnych, o których nie mamy pojęcia. To wszystko jest, jakby jest to ciekawa postać. Nie mogę powiedzieć, że jest nudną postacią. Trump jest nudniejszą postacią.